10 października wspominamy świętego Tomasza z Villanowa, biskupa. Tomasz urodził się w 1486 roku w Fuenlana w Kastylii, a dorastał w Villanova de los Infantes i to ta miejscowość widnieje w jego przydomku. Był synem Tomasza Garcia Młynarza i Lucy Martinez de Castellanos. Rodzice wpoili mu bezinteresowną miłość do ubogich, dlatego już w dzieciństwie chętnie dzielił się z uboższymi kolegami swoim ubraniem i jedzeniem, chociaż jego rodzina nie należała do bogatych. W celu kontynuowania nauki został wysłany do Alcala na uniwersytet świeżo założony przez arcybiskupa Toledo, kardynała Ximenesa. 16-letni Tomasz poświęcił się całkowicie studiom. W 1509 roku uzyskał stopień magistra artium. W latach 1513-16 był profesorem filozofii na tej uczelni, jednak niespodziewanie porzucił uniwersytet i wstąpił do zakonu augustianów w Salamance. Już następnego roku złożył śluby zakonne, a w 1518 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Już pierwsze kazanie ukazało jego niezwykły dar głoszenia Słowa Bożego. Był jednym z najznakomitszych kaznodziejów swojego czasu. Król Karol V chętnie słuchał jego kazań i często prosił go o radę. Chciał mianować go arcybiskupem Granady, lecz Tomasz nie przyjął tej nominacji. Od 1519 roku przez wiele lat pełnił różne funkcje w zakonie. Był przeorem klasztorów w Salamance, Valladolid, prowincjałem zakonów Andaluzji i Kastylii. Mimo znacznej odległości Hiszpanii od Włoch, stolica święta dowiedziała się o niezwykłych zaletach umysłu i ducha Tomasza. W 1544 roku pod posłuszeństwem został zmuszony do przyjęcia godności biskupa archidiecezji walenckiej, która była jedną z najbogatszych, ale jednocześnie najbardziej zaniedbanych diecezji Hiszpanii. Trafił w miejsce, w którym od ponad 100 lat nie było żadnego rezydującego na miejscu biskupa. Pierwszą czynnością nowego pasterza była wizytacja parafii. Tomasz chciał poznać swoją diecezję, jej potrzeby oraz braki. Doświadczenie wielu lat na urzędach zakonnych wykorzystał dla kierowania wiernymi. Po przeprowadzeniu wizytacji archidiecezji przeprowadził synod diecezjalny. Uchwały, jakie na nim zapadły, można uważać za zapowiedź reform, jakie niebawem miały zapaść na Soborze Trydenckim w latach 1545-63. Pełniąc urząd arcybiskupa, Tomasz nadal pozostał prostym zakonnikiem. Do swej nowej siedziby przy kościele katedralnym przybył pieszo, w starym, wielokroć łatanym habicie. Otrzymaną od kapituły katedralnej dużą sumę pieniędzy na wyposażenie pałacu biskupiego przekazał ubogiemu szpitalowi. Z pasją głosił kazania, nauczał, udzielał nauk katechumenom, przestrzegał. Zawsze znaczne sumy przeznaczał na pomoc ubogim, a szczególnie gorliwie opiekował się sierotami. Sam też uposażał ubogie dziewczęta, by mogły dobrze wyjść za mąż. Żył bardzo skromnie i już za życia był znany i czczony jako ojciec ubogich. Tomasz nie zaniedbywał też innych problemów diecezji. Przywracał ład i dyscyplinę. Natchnienie do swoich poczynań czerpał z doświadczenia i pism świętego Ambrożego, świętego Augustyna i świętego Grzegorza Wielkiego. W roku 1550 założył jedno z pierwszych w świecie kolegium seminarium, by kształcić kapłanów. Pamiętał również o swoim zakonie. Zakładał klasztory augustiańskie w swojej archidiecezji. Ponadto wysyłał misjonarzy do Meksyku, a niedługo potem także do Peru. Był przeciwny temu, by prześladować ludność pochodzenia arabskiego i żydowskiego, a także by morysków nawracać siłą. Interweniował nieraz i wyrywał ofiary z rąk inkwizycji hiszpańskiej. Tomasz z Villanowa zmarł otoczony miłością wiernych w uroczystość narodzenia Najświętszej Marii Panny 8 września 1555 roku w Walencji i w tamtejszym kościele augustianów został pochowany. Przed śmiercią chorował, ponieważ padł ofiarą zarazy.
Specjalnie trzeba było przynieść dla niego łóżko, gdyż pełen miłosierdzia biskup wszystkie swoje meble z własnego domu porozdawał potrzebującym. Jego kult był tak żywy, że w 1618 roku papież Paweł V wyniósł go do chwały błogosławionych, a papież Aleksander VII w 1658 roku dokonał jego uroczystej kanonizacji i założył parafię pod wezwaniem świętego Tomasza z Villanova w Castel Gandolfo we Włoszech, której do dnia dzisiejszego jest patronem, a w której pracują salezjanie. Na jej terenie leży letnia rezydencja papieży. W Stanach Zjednoczonych w mieście Villanova założony został Uniwersytet Katolicki pod patronatem świętego. Dodatkowo w 1661 roku powstało Zgromadzenie Zakonne Sióstr Augustynianek Świętego Tomasza dla posługi ubogim. Relikwie świętego znajdowały się początkowo w klasztorze Augustianów w Walencji. Obecnie odbierają cześć w tamtejszej katedrze. W muzeum w Sewilli znajduje się znany obraz Bartolomea Estabana Murillo, Święty Tomasz z Villanova dający jałmużnę. Liczne kazania i krótkie pisemka świętego Tomasza zostały starannie wydane i są ważnym wkładem do duchowej literatury Hiszpanii. Od 1959 roku święty Tomasz jest patronem studiów w zakonie świętego Augustyna. W ikonografii przedstawiany jest w szatach biskupich, w otoczeniu żebraków, z torbą, leczący chorych i oddający im swoje łoże. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Tomaszu dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Uf. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miło.